Oh! Tutaj mamy Etrona, mamy Kantacza chyba nowego. I Zentorno, co prawda nie jest nowe, Zentorno dostało jakiś facelifting, więc będzie trzeba to sprawdzić. I sprawdźmy jeszcze w sklepie jedną rzecz. Tutaj mamy ten samochód nowy, nie? O, czekaj. Ty, a ja nie mam tego auta, ale to jest ze starszej aktualizacji, okej, dobra. Tutaj jest jeszcze jedna furka, no, ona mi jakoś tak nie interesuje, wiecie? Siedzi się po środku, fajnie wszystko, ale tak jakoś nie czuję potrzeby posiadania tego auta. Jeszcze któreś samochody, to jest bardzo ważne, niektóre samochody dostały jeszcze ulepszenie, więc warto by było je sprawdzić. A i niektóre są na wyprzedaży, nie? Tak, EGT zaraz sobie przetestujemy, ja już kupiłem. Turismo R ma upgrade? Turismo R chyba mam. No pokażę wam myk z tym Criminal Damage, okej? Okay? To jest bardzo fajne, strasznie to lubię. I mega prosto się to nabija. Nie wiem, czy znacie ten trik tak w ogóle. Chcecie zobaczyć, co robię, żeby nabić? No tutaj chyba nie będę miał konkurencji, bo jest tylko 9 osób, nie? Tak. Ale weźmy sobie jakiś taki pojazd ciekawy. Wziąć sobie Huntera na przykład. Bierz sobie śmigłowiec, tam lasera, hydrę, cokolwiek, co szybko rozwala. O, i patrzcie na to. I za każdy zniszczony samolot dostajesz chyba 800 tysięcy, jakoś tak. Nikt nie jest w stanie cię dogonić, nie? O kurde, ktoś rywalizuje, super. Zobaczymy. Ło, zahaczyłem się. O kurde! Oj, nie wiem, czy mi się uda. Cyk, i już mamy 3 miliony nabite. Ło, nie trafiłem. Dobra, i mamy... O, nie nabiło się. A czemu? Przecież zniszczyłem. Nie dostałem za to kasy, ale dziwnie. Tu czasami się Buzard też spawnuje. Za Buzarda też jest... No, można czołgiem sobie wjechać, czym tam chcecie, nie? Nie ma znaczenia. I one co jakiś czas się spawnują. Jakby to jest chyba najlepszy sposób na robienie tego. I wiecie co? Bardzo mało osób w ogóle robi w ten sposób, mimo że to chyba nie jest jakiś nowy trik, nie? Tu macie czołga. Za czołga też jest kupa siana. Chyba nawet milion dostałem za niego, co? No i tu zaraz się pojawi nowy samolot. Hunter ma jeszcze dodatkowo bomby, możecie sobie bombek używać. Nie wiem, czy się pojawi. Trzeba trochę poczekać. O, pojawił się tam. Ty, ktoś tutaj samolotem, zobacz. Ale samoloty tych... gościu wziął jakiś ty bojowy, tam we dwóch lecą. Patrz. O, trafił mnie, jak on mnie tu trafił, ty, jak on strzelił tak do góry? Poskubany, ty. Ten mnie rakietuje? What the hell? Dobra, widzę, że to będzie gruba akcja. Ale nie trafię go tymi rakietami, nie ma szans, on jest zbyt zwrotny. Ale on chyba też mnie nie trafi. I cyk, mamy 5 milionów już. Sześć milionów. Fajnie, bo czasami też się czołgi pojawiają. To jakby macie więcej od razu, nie? Kasy. Buzardy, czołgi. Fajne to jest. No i coś niezbyt dobrze lata ten ziomek. Goodbye! O kurde. Zniszczony.
7 milionów mam, chyba to wygram, co? Zniszczyli mi samoloci. I jest Zentorno. Kiedyś to był chyba jedyny super samochód w grze. Zobaczymy, jakie są jego nowe opcje. To jest zresztą chyba pierwszy super samochód tak naprawdę w grze. A zobaczymy. Dobra. Prawdę mówiąc, no ja nie miałem tego auta, nie? Więc ciężko powiedzieć. Ciężko będzie mi powiedzieć, co tak naprawdę jest nowego. Ale spróbujemy coś tam zrobić. Pierwszy po Aderze. O, ten był chyba bardziej popularny, co? Wśród młodzieży. Pamiętam, wszyscy mieli Zentorno kiedyś. Co się tu zmienia? Aha, hamulce, dobra. Okej. Że niby nowe opcje wyglądowe. Ale gdzie? Tutaj jakieś wydechy. Oj, nie wiem, czy takie były wcześniej, te ostatnie. Możemy sobie dać to. Jakieś śmieszne. Maska. Okej. Szalenie będzie wyglądał. Różowe światła? Nie. Czerwone. O. Zrobimy coś w tym stylu. Uuu. Nie no, takich malowań na pewno nie było. Kurde, szalone. Nie było czegoś takiego, co? Dam sobie coś takiego. Albo może... A, nawet takie coś sobie dam. Dobra. Teraz kolor. Dajmy kameleon. Może taki złoty. Ty, kolor opon się zmienia, super. To czerwone dajmy. Dobra, mamy. Klatka bezpieczeństwa. W dodatkowym kolorze, ty. Trochę inaczej to wygląda. Dajmy sobie coś takiego, będzie ciekawie wyglądał. Tutaj dach, to nie, progi. O. Teraz wygląda ultra niski, spoiler. Chyba nie widziałem Zentorno z takim spoilerem. Dobra, z takim spoilerem na pewno widziałem Zentorno. Więc chyba tylko kilka nowych rzeczy jest, nie do Zentorno wygląda na to. Ja bym może sobie dał taki spoiler, ale karbonowy. O, ale fajne, dam sobie coś takiego. To jest chyba w stylu japońskim to malowanie, tak mi się teraz wydaje. Tak na to patrzę. No i od teraz można też tutaj dać te niskiej przyczepności opony. Ale do Zentorno, człowieku, daj spokój, jest dobrze tak jak jest. Felgi zostawię, nie będą takie jakie są. No i git. Co wy na to? Dać mu klatkę, no już za późno, już dałem. Dobra, pójdę na pasywa, nie mogę chyba. Bo mnie jeszcze pozabijają tamci, co im wiesz, nagrody za głowy podbierałem. Co powiecie na to? No, kwestia gustu, nie? Ale czy to faktycznie są jakieś nowe opcje? Musielibyście wy mi powiedzieć, bo ja tego samochodu nigdy nie miałem. Spoko wygląda, nie? Warto go mieć raczej. Dobra, przejdźmy się tym. Spoko. Tak nie jest taki nudny, nie? Ten kolor żółty. Przednie lampy czerwone. Chyba gitarka. Dobra, do garażu wjeżdżamy. Jedzie i bierzemy następną furę. Następne chyba też będzie Lambo. Tu się pojawiły nowe samochody, które dostały jakiś... Ten jest na promocji, podoba mi się nawet. To jest chyba Hemi Cuda z rzeczywistości. Spoko wygląda. To może teraz Lambo. Później weźmiemy jeszcze sobie Audi. To jest e-tron jakieś, no nie? Fajnie. To jest ten nowy Countach, który powstaje. Spoko. Podoba mi się bardzo.
Ty, podnosi mu się tylny spoiler, spoczko. A był chyba kiedyś podobny samochód do tego i nie było to Lambo, zdaje się. Reaper się nazywał? Podobnie wyglądał z tyłu. Reaper chyba się nazywał, faktycznie. Nie lubiłem tego auta z wyglądu, bo jednak no, różnił się od tego. Ale Countach, spoko. Ten samochód jest w fazie projektu teraz, produkcji. I to jest taka reaktywacja starej marki, starego modelu, w rzeczywistości mówię, no nie? I to jest ciekawe, bo do GTA dodali ten samochód najpierw, zanim on się faktycznie pojawił w grze, no nie? W rzeczywistości. Najpierw się pojawił w grze, zanim się pojawił w rzeczywistości, to jest ciekawe. Zaraz zobaczymy. Hey, there you are. Super ta fura? Zaraz zobaczymy, co można z nią zrobić. Jakie fajne ma felgi, takie typowe lambowe. Kurde, ile kasy pójdzie na na tą aktualizację, to jest szok. Ale dziwny splitter. Ty, ale zmiany takie bardzo delikatne, podoba mi się to. Tutaj nie. Łoty, co to jest? Co ty na to, zobacz. Lucek na tym live wydał ponad 3 miliony już. Co? Ty wydałem więcej. Wydałem gdzieś z 8 milionów lekko. Przecież pokupowałem dopiero samochody. Samo kupno samochodów już kilka milionów, nie? Dobra, zobaczmy. Torero. Czy to jest napisane HD? Nie, to jest XO chyba. Możemy. Ja wiem, czy tutaj jest sens coś zmieniać. Chyba jest dobrze tak jak jest. Silnik. Wydechy. Dziwne by było, jakby można było dać z boku. Coś takiego może wydać. Tytanowe. Maska z tyłu. Fajnie to wygląda, ten silnik, nie? Ekstra. Dobra. Co? To się tak otwiera? O kurde, ale sztos! Fajnie! Fajnie to wygląda. Dobra, kolor tego wybiorę później. Najpierw zobaczymy, co tutaj można zrobić z malowaniem. O właśnie, o właśnie. Tutaj jest typowy taki japoński tuning. Hey player, make sure you check out my latest rides. Kurde, co tu wybrać? Wszystko wygląda fajnie, powiem wam. Dam to. To sobie zostawimy. I teraz kolor. Siema Filipiasz, siemaneczko. Czyli co, on na górze zawsze będzie szary? O, nie można tego zmienić? A nie jest coś tutaj. Dobra, dajmy to, ale... Kurczę, na górze musi być szary w takim razie cały czas. No, to się nie zmienia, o, to słabo. Tutaj możemy sobie zaciski hamulcowe też pokolorować, bardzo fajnie. Ja oczywiście dam sobie czerwone. Widzicie, jak tam się zmienia? Czy żółte może? Jakieś pomarańczowe? O, dobre jest, fajnie. I metalik. Ty, tak w stylu cyberpunka wygląda ten przód. Tych cyberpunkowych samochodów. W ogóle w cyberpunku bardzo fajne są samochody. Jeździ się do dupy, ale samochody, modele samochodów są bardzo ładne. Kurde, nie wiem, na co się zdecydować. Musimy coś takiego stonowanego bardziej wybrać. Może dół czarny? Ciemny? Nie wiem. Może coś takiego daj. Jeszcze to przemyślę później. No okej, dajmy coś takiego. Progi. Ale fajna lotka tutaj. Spoczko. Duża lotka chyba nie pasuje. Dajmy sobie tą średnią. Dajmy coś takiego. Spoiler. O, tutaj mamy stylu kantaczowy. Taką wskazówkę ekstra. Fajnie. Wolałbym, żeby był tutaj tylko ten standardowy spoiler, no bo on jest ruchomy, no nie? A, tutaj mamy zwłokna, ta? Nie wiem, czym to się zmienia, dobra. Czym to się różni? A, że karbonowy, ale to jest pomalowane, nie wiem, o co tu chodzi. Wszystko tak samo wygląda. Jaki tu wybrać? Chyba kantaczowy najlepiej, nie? O, no pewnie, że tak. Dobra, zawieszenie. Boję się w tej aktualizacji nisko stawiać samochód, bo wiecie, co się dzieje. O, tu coś z przodu jeszcze można. Aha, bo to jest... A, już zapomniałem, walcowane? Walcowana stal, czy coś takiego? Dobra, dam sobie to. I turbo. Wloty. Dobra. Felgi zostawiamy to, co są, niestety nie możemy ich pokolorować. Dajmy kuloodporne te koła. I dym spod opon. Chyba zostawimy standardowy. Szyby lekko przydymione.
i dajmy sobie teraz światła, bo teraz już mamy jakby cały ten wygląd gotowy, to teraz możemy sobie wybrać przednie reflektory, kolor znaczy się. Co by tu wybrać teraz? Tylko emotki tryb, proszę bardzo. Skupiłem się na tym tuningu. O, może takie białe, super. Dobra, gotowa fura, ty, dla mnie sztos. Dla mnie sztos. Ktoś to w Rockstarze projektował to auto? Wow, naprawdę czapki z głów, ekstra. Wyjeżdżamy stąd i zobaczmy, jak to wygląda. Wow, ekstra. Podejrzewam, że nie będzie jakoś dużo lepszy ten samochód od Zentorno albo innych tych samochodów, które już są w grze, ale wygląd. Mega. I te światła, to nie są pop-upy nawet, jak to się powinno nazywać? Pop-down chyba, nie? Zobacz. Fajnie to wygląda. Na co napęd ma? Na 4 czy na tył? Na tył powinien mieć. Na 4, okej. Okay. Ten spoiler też spoko wygląda, kantaczowy. Ty, ale to tutaj jest glitch. O nie, znaczy nie jest glitch, ale mi się to nie podoba, że ten tylny spoiler, który mamy zainstalowany, jakby otwiera się jeszcze ten z tyłu, nie? To nie wygląda dobrze. Przeróbmy to. Niedobrze to wygląda. Dajmy sobie spoiler. Nie widzisz karbonu, bo masz to malowanie. Możliwe, bardzo możliwe. I tak, spoiler, dajmy sobie, no niestety musimy dać karbon. Ale widzę, że staty nam też idą do góry, więc możemy sobie na przykład dać taki spoiler, nie? Kaczkę chyba nie chcę dawać, taki będzie ok. On jeździ 137 mil na godzinę, tak? No nie jest to HSW, nie ma chyba HSW ulepszenia, więc raczej będzie to zwyczajny taki samochód sportowy, no nie? Dobra, i to jest jeden. No i teraz chyba czas na Audi e-tron. To jest nowy, bardzo ciekawy samochód w tej grze, w tej aktualizacji. Sprawdźmy go. Podoba mi się. Myślę, że naprawdę fajnie to wygląda. Zawsze robię te samochody na takie jasne kolory. Ty, jak się drzwi otwierają, zobaczcie. Do góry, ale jeszcze się tak wykrzywiają. Zobacz, jak to wygląda. Fajnie, nie? Nie mogę zamknąć drzwi. O, zamknąłem. Super. Zawsze robię na takie jakieś jaskrawe kolory, a teraz zrobiłem na taki bardziej stonowany. Dobra, tu jeszcze mamy do sprawdzenia auto. Tego, tu w sumie nie ma nic ciekawego, on po prostu był na promce, to go wziąłem. Bierzemy się za Audi, zobaczcie na ten tył i ten przód. Robimy go. Ty, tutaj ktoś jedzie, zobacz, ma nagrodę za głowę, robimy go. Ale ma lagi, nie trafię go bombą. Ło! On się teleportuje, co jest? O ty kurde! Dobra, chyba trafiłem. Jest! Trafiłem go mimo takich lagów, ekstra. Konsolę miał ma w piwnicy i teraz o, nie? Dobra. Wiesz, że stare samochody mają nowe tuningi? Tak, właśnie to sprawdzaliśmy sobie przed chwilą. I robimy Audi e-tron. Coś, nie wiem, no zobaczymy. Nie skreślam go od razu. Myślę, że może być ciekawie. No, ale chyba jest to elektryk, prawda? Taki stuprocentowy, nie, że jakaś hybryda, tylko elektryk, że elektryk. Robimy go. Kurde, ile ja dzisiaj kasy wydam na te tuningi wszystkie. Wygląda niezbyt, moim zdaniem. Nie wygląda jak Audi. Nie wygląda groźnie nawet, co? Audi wyglądają groźnie. O Jezu, co to? Dajemy to takie, o... Dajemy na razie to. Ja pierniczę, co jest? No tak, nie będziemy mieli tutaj tuningu wydechów. Niestety. Nie wiem, po co te wyloty tutaj, kurde. Te Audi jest najszybsze z tej aktualizacji? Chyba, a, czyli nie wiesz, okej. Okay. Grille. No, właściwie to my zmieniamy tutaj tylko kolory, no nie? Na razie nic ciekawego się nie dzieje w tym aucie. Oklejenie. Co powiecie na to? Chyba coś takiego szalonego dam do niego. A może to? Lecimy dalej. Kolor. Teraz chyba nie będzie kolor. A nie, widać kolor, okej. Podajmy taki szalony jakiś. Tutaj mam darmówkę. O, niech będzie taki... Ło, ale fajnie wygląda, zobaczcie. Spoko. Nie ma żartów. Dobra, kolor dodatkowy. Dodajmy może złoty? Nie, złoty nie pasuje.
po prostu czarny dajmy, będzie ok. Dach. Serio? Skyboxa? Co ty gadasz? Jakiego dajemy, długiego czy krótkiego? Nice! Co powiecie na to? Długiego dajemy. Spoko. Rogi. Długi, długi, nie? Długi, tak, zdecydowanie. Spoiler. Człowieku, co to jest? Tutaj można mieć taki doklejany z boku, ale wy tego nie widzicie. Zobacz na to. Widzicie? Tutaj, na górze. Dobra, jaki tu spoiler dać? Dajmy to może. Do driftu niby. Dobra, gotowi? Ale siadł. Ej, nie wjedziemy na krawężnik. Felgi, tu są całkiem ładne. Ale jak mamy taki stens, to może to dajmy. I dopasujmy coś pod kolor nadwozia. To chyba czerwony będzie. Spoko. Coś takiego. Jak siadł, ej. Dobra, no to nawet, ej, przed tuningiem wyglądał naprawdę źle. Teraz widzę, że jest, kurde, szał. Ty, patrz, jak dajemy przyciemnione szyby, to z przodu reflektory nam się też robią. Widzicie? Gotowe, jesteście gotowi? Sprawdźmy to. Oznaczenie trochę nie pasuje? Prawda, zgadzam się. Tutaj nie ma oficjalnych marek felg niestety. Chciałem coś takiego szalonego zrobić, bo ostatni samochód był taki, wiesz, stonowany, nie, spokojny. Dobra, to jest elektryk, to my chyba tu musimy zastopować muzykę, żeby w ogóle usłyszeć dźwięk tego auta, nie? Czekaj. Jakoś kamera dziwnie wysoko jest ustawiona. Światła, zobaczcie. Długie. Ty, nic nie widać! Dlaczego on nie ma w ogóle... Aha, to są mijania, okej. Jakie mocne światła ma. O, człowieku. Dobra, no kolejny elektryk w GTA. Dzień dobry, mamy Neona, mamy Cyclona 1 i 2, mamy tam jeszcze parę innych elektryków, nie? Chodzi jak pralka? Nie, no jak RC autko. Takie, wiesz, na baterie. No bo to w sumie jest auto na baterie. Zobaczmy, jak to jeździ. I pasuje mu to na górze, nie? Takie śmieszne. No niewiele samochodów może mieć takiego skyboxa. Ale chyba szybki to on nie jest. Ani nie przyspiesza też jakoś niesamowicie, no nie? Raczej taki umiarkowany się wydaje. Może będzie najlepiej prowadził się ze wszystkich elektryków. Bardzo możliwe, bo to wszystkie elektryki tak super dobrze przyspieszają, że to jest szok i nie da się ich opanować, a ten jest taki chyba całkiem spoko, wydaje mi się, pod tym względem. Fajnie by było, jakbyśmy mogli na przykład z tego skyboxa wyciągnąć jakieś działo i tak, wiesz, zaatakować kogoś, nie? Byłoby naprawdę ekstra. Co myślicie o tej Audicy? Co prawda, chodźmy na stację, będzie ją lepiej widać, tu jest oświetlenie. Chyba Gitmalina. Ej, bardzo fajne opcje, znaczy tak, jeśli chodzi o zderzaki i tak dalej, to niewiele tutaj mieliśmy do zrobienia, no nie? Ale można było go fajnie zglebić, można było mu... Ma taki delikatny camber z przodu, jest ultra niski. Ten skybox oczywiście to jest, wiesz, takie prześmiewcze trochę, ale no, nawet fajne, no nie? Na swój sposób. Dla mnie spoko. Chyba będę nim jeździł. Aż na te światła mocne, kurde. Ciekawe, czy innych graczy też tak oślepia, nie?